Na Jasną Górę zbliża się 32. Pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej. Rekolekcje w drodze przeżywali pielgrzymi pod hasłem Jan Paweł II, świadek wiary, nadziei i miłości. Pielgrzymkę diecezji radomskiej wprowadza na Jasną Górę nowy ordynariusz diecezji radomskiej, ksiądz biskup Henryk Tomasik. Jest to miejsce szczególne dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, w tym również samych Radomian. Dla mnie jako człowieka, który od stosunkowo młodych lat bywał tutaj zarówno z rodzicami, a później jako sam pielgrzym, wydaje się, że to jest naturalne, że przynajmniej raz w roku w tym czasie powinienem być tutaj, nie tylko jako prezydent miasta, ale również jako człowiek. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby nasze małżeństwo było piękne i długie i błogosławione przez Boga. Żeśmy mieli cudowne dzieci i cudowne życie. Zapraszamy grupę numer 5 tutaj bliżej. Granatowa piątka liczy 360 pątników. Najstarszym pątnikiem w grupie jest Maria Madej, która liczy 79 lat. Najmłodszym zaś Dawid Stolarczyk, 7 miesięcy. Pielgrzymi z Drzewicy, jak co roku, pragną powitać swoją kochaną matkę, padając na twarze przed jej tronem. Kochani, wstajemy, śpiewając piosenkę grupy, udajemy się do kaplicy cudownego obrazu. Wdzięczność Panu Bogu za ten piękny obraz pielgrzymującego kościoła. 6400 osób, 116 kapłanów, 80 alumnów. To taki wielki potencjał duchowy. To taki piękny obraz kościoła pielgrzymującego. To także znak nadziei, że pogłębi się współpraca między wiernymi świeckimi duszpasterzami, a wspólnie będziemy budować odważnie Chrystusowy Kościół. Thank you.
Amen.